O wygranej PGGKS-u w wyjazdowym meczu z Olimpią zdecydowała pierwsza połowa spotkania. W niej Bełchatowianie spisywali się wyśmienicie i kontrolowali boiskowe wydarzenia przez cały czas. Ich dobra gra miała odzwierciedlenie w wyniku. Po dwóch bramkach Agwana Papikiana pod opieką trenera Pawlaka schodzili do szatni z prowadzeniem 2 do 0. Po przerwie rywale zaczęli konstruować ciekawe akcje, a ekipa z Bełchatowa straciła trochę ze swojej skuteczności. Olimpia zdołała w tym czasie odpowiedzieć jedną bramką i choć do ostatniego gwizdka sędziego naciskała na Bełchatowa. Hatowian. Ci skutecznie bronili prowadzenia, wywożąc Elbląga ważną wygraną. Kolejne trzy punkty wywalczone przez brunatnych pozwoliły im na ponowny skok w górę tabeli piłkarskiej drugiej ligi. Obecnie Bełchatowski Klub plasuje się na dziesiątym miejscu.